Cześć Lusia. Cześć. Kiedy ostatni raz byłeś w szkole? Nie wiem. Planujesz kiedyś wyzdrowieć? Tak. Kiedy? Jak najszybciej. Cześć synka. Cześć. Co dzisiaj świętujesz? Halloween. Jak to będziesz świętować? Nie wiem. Przebierzesz się za dynię. Za dynię? Nie mam kostiumu. Pomalujesz się na pomarańczowo i będziesz jak dynia. Nie. Tak o. Nie. Nie. A. Tym razem przynajmniej Tymon jest w przedszkolu. No, a u nas cały tydzień pod znakiem chorowania. Ta grypa żołądkowa, czy ta wirusówka, czy jak zwał, tak zwał. Którą Tymonek miał w zeszły weekend. Przeszła na mnie we wtorek, na dzieci jakoś dzień później, starsze dzieci. U Pauliny do tego stopnia, że no, mocno. Nie będę już obrazowo opisywał. I tak to się toczy życie w takim stanie zawieszenia. Zatrzymałem się na sekundę przy Placu Wolności, musiałem wykonać telefon, a nie robi się tego w trakcie jazdy i zaobserwowałem jedną rzecz. W Węgorzewie niewiele się zmienia. To znaczy, jak spojrzycie tam... Tak jest. Toaleta nieczynna. W Węgorzewie toalety publiczne są od tego, żeby były nieczynne, bo panie, nie ma kto tego pilnować i w ogóle, nie? Dobrze, że czasami jak jest jakaś większa impreza, pani się na mnie patrzy. Jak jest jakaś większa impreza, to chociaż otwierają. Gdzie jedziemy? Na zajęcia. I co będziesz robić? Nie wiem. Zajmować się czymś. No, ale tym plastycznym. Plastycznym. Może na przykład malowanie, krawiecki, że... Bo raz zrobiliśmy lalkę na ostatnich zajęciach. To na tych może będzie nie lalka, tylko lalek. A może pani nam odda te takie z modeliny rzeczy, które robiliśmy. No to zobaczymy. No. Olfemu. Always in blue, always.
Paweł? Nie. Nie wiesz? Spałeś? Nie. Nie? No i miałem coś jeszcze nagrać w poniedziałek i tak wyszło, że nie nagrałem. Czy ona zachorowała znowu? I miałem zmontować tego vloga wczoraj i nie zmontowałem. Środa dzisiaj. A jaki jest dzień, kiedy wy to oglądacie, to nie mam pojęcia. Ale może już tam się odbyła premiera. Nie? Do następnego.